Naturalna skóra jest bardziej ekologiczna od ekoskóry. Jak to możliwe? Bo czy ci się to podoba, czy nie, jest efektem ubocznym produkcji mięsa, bo nie są one zabijane specjalnie na skóry. Więc zamiast wywalać tą skórę na śmietnik, robi się z niej buty, torebki, kurtki i tak dalej. Ekoskóra robiona jest z ropy naftowej. Naturalna skóra jest naturalna. Ekoskóra z plastiku rozkłada się setki, jeśli nie tysiące lat. Naturalna skóra jest biodegradowalna. Plastikowa skóra jest nie do odnowienia. Jeżeli coś się z nią stanie, można ją tylko wyrzucić do śmietnika. Naturalna skóra w pewnym zakresie sama się odnawia i można całkowicie poddawać ją renowacji. Z wiekiem bardzo często wygląda tylko lepiej, a ta plastikowa skóra już po roku albo dwóch wygląda koszmarnie. Więc możecie zużyć jedną skórzaną kurtkę naturalną w ciągu 15 albo 20 lat i będzie wyglądała dobrze, albo w ciągu tych samych 20 lat 10 innych kurtek, które pójdą na śmietnik